Witam serdecznie, jestem prezesem Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej oraz byłych więźniów powietrznych w Kętach, a także Stowarzyszenia Grupy Operacyjna Kęty. Znajdujemy się w sali głównej budynku strzelnicy, przedwojennej strzelnicy, oddanej do użytku w 1934 roku, w której znajduje się m.in. nasze główne miejsce, czyli Sala Tradycji Grupy Operacyjnej Kęty. Sala Tradycji ma za zadanie, aby upamiętniać, poznawać, pokazywać, edukować mieszkańców Kęt, zbierać, robić badania, zbierać eksponaty, pamiątki po tych żołnierzach. Budynek przeznaczony był jako strzelnica, oddana do użytku w 1934 roku. Użytkował go na początku strzelec, kętki strzelec, organizacja promilitarna w okresie II RP. Od 1937 roku Wojsko Polskie zaczęło używać jej i szkoliło się tutaj w strzelaniu. Konkretnie Wojsko Obrony Narodowej, Kompania Trzecia Obrony Narodowej Kęty. Grupa Operacyjna Kęty w swojej działalności nawiązuje do tradycji Trzeciej Kompanii Obrony Narodowej, która wchodziła w skład 52. Batalionu Obrony Narodowej Oświęcim. Formacja powołana została w 1937 roku, składała się głównie z żołnierzy rezerwistów. Idea była taka, żeby danego obszaru bronili ludzie, którzy z tego obszaru się wywodzili, tutaj żyli, tutaj mieli swoje rodziny. Cześć, znajdujemy się w Kętach na strzelnicy. Dzisiaj mamy 11 maja, z tej okazji mamy Noc Muzeów i też tutaj na obiekcie naszym mamy możliwość skorzystać ze strzelnicy airsoftowej, którą oferujemy dla dzieci, dla wszystkich chętnych. Również mamy ze sobą różnego typu sprzęty, które są atrapami, są bezpieczne i każdy z chętnych zainteresowanych może sobie zrobić zdjęcia, pooglądać, sprawdzić ile dana replika, kamizelka waży. No i możemy sobie zaobserwować te wszystkie rzeczy, które używamy na strzelankach, na różnych rozgrywkach airsoftowych. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na uroczystości w strzelnicy w Kętach. Na imprezę tą przywiozłem dzisiaj dwa swoje samochody z kolekcji. Jeden ten z tyłu to jest Volkswagen typ 82, jest to wersja wojenna Volkswagena, która jest również wyposażona w radiostację. Pojazd ten był podstawowym pojazdem Wehrmachtu. Miał wytrzymać na froncie około miesiąca. Produkowany był w ilości 50 tysięcy sztuk. Drugim moim pojazdem, którym przywiozłem na dzisiejszą imprezę, jest ten oto zielony Volkswagen typ 181. Jest to wersja powojenna tego pojazdu. Ten pojazd produkowany był tylko przez 2 lata. Jest to samochód, który był podstawowym samochodem dla piechoty, wojsk NATO oraz Bundeswehry. Zapraszamy Państwa do współpracy. Jeżeli Państwo możecie nas w jakiś sposób informacjami, dokumentami wesprzeć, jak najbardziej, cały czas prowadzimy badania. Więc nasza działalność jest bardzo potrzebna dzięki nam i Państwu. Zapraszamy jeszcze raz i dziękuję serdecznie Państwu.